Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Często można zauważyć tablice informujące, że taki odcinek drogi został wykonany ze środków Unii Europejskiej. Spostrzega w swojej najnowszej interpelacji radny Tadeusz Czerwiecki i w ślad za tymże spostrzeżeniem wysuwa propozycję. Wydaje mi się, że podobna informacja, na przykład przy parkingu wykonanym przy pomocy budżetu obywatelskiego, oprócz informacji o inwestorze, jest doskonałym sposobem na aktywizację suwalczan w tym zakresie. Uzasadniając swą propozycję oznakowania, radny podnosi argument, że z czasem zaciera się pamięć mieszkańców o źródłach finansowania i wykonawcach poszczególnych inwestycji wykonanych w ramach tego budżetu. W odpowiedzi na pomysł zastępca prezydenta przypomina rajcy, że takie tablice funkcjonują w mieście od 4 lat. Obowiązek ich ustawienia ciąży na wykonawcach realizujących zlecone im projekty. Pozostaje więc sądzić, że albo efektywność aktywizacyjna jest żadna, albo tablice znikają w morzu różnego rodzaju oznakowań i po prostu nie są dostrzegane. Ta ostatnia opcja jest wysoce prawdopodobna, skoro nawet radny ich nie zauważył. Odrębną kwestią jest to, czy faktycznie potrzebujemy kolejnych szyldów ku pamięci.